Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmsku Śląskim otrzymała wyczekiwaną przez nas wszystkich promesę, która pozwoli na poprawę zdolności ratowniczo-gaśniczych. 21 marca razem z prezesem OSP w Chełmsku Śląskim, Patrykiem Łaborem, stojącym tutaj koło mnie, odebraliśmy z rąk zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Adama Koniecznego, promesę na zakup samochodu dla OSP w Chełmsku Śląskim. Jest to samochód, który jest niezbędny dla poprawy gotowości ratowania mienia i mieszkańców nie tylko Chełmska Śląskiego, całego powiatu kamiennogórskiego, bo jednostka chełmsko-śląskiej jest w krajowym systemie ratownictwa pożarniczego i to jest niezbędne do sprawnego właśnie funkcjonowania strażaków, którzy są bardzo chętni do takiej działalności, a tym samym do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich naszych mieszkańców. Pani burmistrz, tutaj stoimy właśnie w garażu. Jest już ten garaż przygotowany do tego samochodu? W tamtym roku zrobiliśmy remont na tyle, żeby można było właśnie zagwarantować możliwość wjechania samochodu o takich gabarytach, jaki jest potrzebny do akcji ratunkowych. Dotychczasowy był za krótki na obecne wymiary samochodów średnich takich pożarniczych. Panie Patryku, jakie to ma być auto dla Was? Proszę Państwa, to ma być średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem na 4 koła. Wiadomo, tutaj wszystkie te nowe podwozia, tak jak Pani burmistrz powiedziała, już nie mieściły się w starej remizie. W tej chwili już jesteśmy przygotowani, żeby taki samochód przyjąć do nas, do jednostki. Co musicie natychmiast szybko zrobić? Natychmiast musimy jak najszybciej ofertę, przetarg i wszystkie postępowania zgodnie z procedurami, ponieważ tak jak tutaj Państwo widzą, ceny na rynkach szaleją i gdzieś te ceny mogą nas przerosnąć względem dotacji, ale miejmy nadzieję, że to wszystko uda się sprawnie rozwiązać. Czy możecie sobie wybrać nazwę autka, które będziecie chcieli? Nie jest to możliwe, niestety procedury przetargowe tego zabraniają. Tak jak tutaj my do przetargu możemy podać tylko opis techniczny samochodu i to też tak, żeby nie wskazywać żadnego konkretnego wykonawcy. Jak są usytuowane sytuacje, które zamawiacie auto, czy one przychodzi już wyposażone? Wie pan co, to wszystko zależy od tego, co jest napisane w CIVZ-ie. W tej chwili, co zostało ogłoszone, no to samochód posiada radiostację, jakieś tam podstawowe wyposażenie. Tutaj należy nadmienić, że dużą część sprzętu zostanie przełożona po prostu z innych samochodów, ponieważ mamy dość spory zasób tego sprzętu, który gdzieś tam możemy przełożyć, skompletować pojazd tak, żeby był gotowy do wyjazdu. Pani burmistrz, będzie możliwość, jakby trzeba było dopłacić? Będziemy szukać możliwości uzupełnienia, jeżeli będzie taka ewentualność. Poczekajmy na rozstrzygnięcie, na otwarcie zamówień publicznych, bo przetarg został ogłoszony. Będziemy czekać, jakie zgłoszą się firmy, z jakimi cenami. Tak jak tutaj prezes powiedział, one szaleją. Myśmy robili montaż finansowy w tamtym roku, bo część zadeklarowała się, większą część zadeklarowała się gmina i to jest zapisane w tegorocznym budżecie. Jest pomoc Państwowej Straży Pożarnej do tego montażu finansowego i jest również kwota, część kwoty pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To daje łączną kwotę taką, na którą myśmy chcieli na tamten rok. Czy ona wystarczy w tym roku? Tego nikt nie wie. Przed otwarciem ofert nikt nie może powiedzieć, czy to będzie wystarczająca kwota. Jesteśmy na to również przygotowani. Ja mam jakieś pomysły w razie czego, gdyby trzeba było szukać następnych środków.